Jak oni tu wszystko przyszli, no to tu w Chełmku to był dworzec fabryczny, raczej dworzec kolejowy, to był drewniany jeszcze. I nasz dom rodzinny, to od dworca jest jeden, dwa, trzeci dom i nie było nic więcej. I po drugiej stronie, tam gdzie jest apteka, przy drodze, to tam był taki drewniany dom do ringa, tam była restauracja i następny dom Krawczyk i to tyle domów było. Tym razem jesteśmy nie nad Sołą, ale nad lewym dopływem Wisły Przemszą. Tu leży Chełmek. O tej miejscowości przez lata słynącej z produkcji butów rozmawialiśmy z panem Janem Ptasińskim. Rozmawialiśmy najpierw o czasach, kiedy o fabryce obuwia nikt tutaj jeszcze nie pomyślał. Póki nie było fabryki, to kamienie było, kamień, ten wapienny. I co bogaci chełmkowianie, to wapno wypalali, wie pan, mieli piece wapienne, przywozili miał furmankami i wypalali wapno i potem z tym wapnem jechali i sprzedawali na Śląsk. Tam jeszcze pozostają resztki tych pieców, tu było chyba 5 albo 4 te piece były takie wapienne. A pamięta pan jeszcze, jak funkcjonowały te piece? No, pamiętam. Syska, Madejczyk, Zamadlik i Zacharki. 5. Konkurowali, wie pan, bo oni potem jak to wapno wypalili, to się cały tydzień paliło, bo to szła warstwa kamienia i warstwa miału. I to potem zadawali, zakładali i 7 dni się palił ten. Śmierdziało jak jasny gwint. Paliło z dołu do góry. Tak. I potem to wybierali, to się ostudziło, brali to na furmanki, jechali na Śląsk, ten sprzedawali to. Bo to się potem lasowało, dawali i robili z tego wapno. I ludzie się budowali. Nawet ja tu mam fundament zrobiony też, bo nam brakło, to też mam jeszcze z tego. Aż do 1932 roku mieszkańcy niewielkiej wówczas wioski zajmowali się głównie wypalaniem wapna, jego transportem. Mieszkało tu wówczas wielu woźniców. Furmanów było bardzo dużo. Tu było chyba około 100 koni w Chełmku. A dzisiaj nie wiem, czy są 2, 3. Krów było chyba ze 300 przed wojną. Były nawet chłopcy, co nic nie robili i no 30 krów brali i proszę pana paśli. Takie pastuchy my ich nazywali. Brali od krowy tam ile się dorosło. W Chełmku znajdował się również punkt załadunkowy węgla na płynące Przemszą, a potem Wisłą barki, tak zwane galary. Przed wojną jeszcze był, chyba galary były. I tam, jak stary most jest, to tam była taka, co z kopalni z Katowic i Zmysłowic wagoniki. To na węgla szło. I oni na te galary sypali i taki gala brał 70-80 ton i jechali do Krakowa z tym węglem. 7-8 dni do Krakowa jechali, bo to szło za tu i potem Wisłą tam. A z powrotem to ciągle mieli albo konie, albo szedł taki, jak oni to nazywali, napędowy stateczek, co ciągnął 4-5 galary puste tu. Wszystko w Chełmku zmieniło się wraz z powstaniem tutaj jednej z fabryk Tomasza Baty. Ojciec pana Jana Ptasińskiego brał udział w pracach przy tworzeniu fabryki Baty w 1932 roku. No to oni jak byli, no to oni mieszkali u nas. Nie było hoteli, nie było nic, to mieszkali. To proszę pana, mama, sienniki były, słomą to elegancko i w pokoju spało po 5, po 7 chłopa. No a tata robił dłuższy czas na kopalni w Mysłowicach. To myśmy jak postawili dom, to mieliśmy piece kaflowe, to było ciepło. Także te sienniki były na ziemi położone. I
elegancko przykryte były prześcieradłem, no i pierzyną elegancko przykrycie i spali. Śniadanie jadli u nas, obiady jedli. I tata się zwolnił z kopalni i te koliki robił. I pod gumownię, bo pierwszą budowali gumownię starą, no to robili te koliki. I oni chodzili i tata te koliki wbijał. Ci geometry chodzili, mierzyli to on to. No i w zamian za to, potem jak Gabezan zrobił go portierem. Jak już potem ogrodzili tą gumownię, fabryka już była ogrodzona, to była portiernia przy wjeździe i tam był tata portierem. Było tam tych portierów chyba 3 czy 4. Pan Jan Ptasiński tak pamięta czeskich pracowników fabryki Baty w Chełmku. A myśmy i tak te gęgli, bo pan, tu jak jest policja w Chełmku, to wzdłuż tej policji była kręgielnia. To oni tam nie mieli co do roboty, a mieli pieniędzy, to tak, albo tam dali, na kortach grali w tenisa, a wieczorem szli na te kręgle. A ponieważ mieli pieniądze, a my zaś się tam najęli z bratem, żeby te lalki ustawiać, wie pan. Tam na końcu było, oni tu mieli piwko, pili i rzucali te kręgle, a tam leciała ta kula i te kręgle zbijali, nie te lalki. A my te lalki ustawiali. No i za godzinę my mieli mieć złotówkę. Ale tak było, że jak rzucił kulą, jak trafił, przypuśćmy, jak te błony tak i tu, to ta pierwsza kula rozwaliła i całe 9 lalek zburzyła. To 50 groszy musiał dać nagrody. To my wpadli na sposób. Brat układał lalki, a ja miałem sznurek elegancko daleko. Jak my no widzieli, że ta kula leci tu, za sznurek i już lecieli my po 50 groszy, a my cyganili. To Czesi, proszę, Czesi byli wszystko. Czesi. I proszę pana, z kortów i z tych kręgli, to my potrafili z bratem zarobić na 2 świnie, bo my zawsze na Wielkanoc i na Boże Narodzenie 2 świnie w domu bili. To za te pieniądze mama z tatą kupowali świnie. Pan Jan Ptasiński był piłkarzem grającym m.in. w takich drużynach jak Zawisza Bydgoszcz, Unia Oświęcim, KS Chełmek. Tak wspomina złote czasy sportu w Chełmku, kiedy to miejscowa drużyna grała w drugiej lidze. Była rywalizacja między Chełmkiem a Fablokiem. Bo albo ci mieli mistrza, albo my mieli mistrza, zawsze. A przedtem było tak, że nie było drugiej ligi, nie było nic. I no, z A-klasy grało się już eliminację, wejście do ligi. Do ligi państwowej, nie? No i przegraliśmy mecz w Szanowie 1-0. A kibice były takie, że jak przyjechali po tym przegranym meczu i stracili my tego przodownika, jak się to nazywało, tabeli, nie? Było takich Jewak, Kopytko, Niedzielski i Mateja. Mateja to był furman. Oni go ugadali, proszę pana, i przeorali boisko tak, od bramki do bramki i wzdłuż na krzyż. I oprócz tego takie były tektury duże, co robili, z tego robili pudełka na buty, nie? I napisali, świętej pamięci RKS Chełmek, pogrążeni w żałobie kibice. I na jednej poprzeczce na bramie, takim gwoździem przybite, i na drugiej bramie. Ale się dowiedzieli, kto to. No i siedzieli 48 godzin. Ale później już to doszło do tradycji tak, że jak był jakiś festyn albo jakiś ten, to proszę pana, to elegancko było, konie dwa elegancko ubrane. Ten Mateja ubrany był w krakowski strój. Kunie ze wstążkami, puk przybity, a kibice się daruje. Chełmek grać, bo będziemy boisko orać. A jak były
zabawy, bo zawsze robili dwie zabawy sportowcy. Robili na koniec, już przed Gromniczną i Sylwestra robili, to proszę pana, to o północy nie było nikomu wolno tańczyć, tylko był grany walc i oracze grają. Jedziecki, Jewak, sąsiad nasz żony, Kopytko i ten Mateja z żonami tańczyli, a my krąg zrobili, a oni musieli tańczyć, proszę pana. Walc dla oraczy i koniec. I do tradycji doszło takie.